Siedmiogodzinnym koncertem na ulicy Szerokiej zakończył się 11. Festiwal Kultury Żydowskiej. W czasie jego trwania odbyło się ponad 200 imprez i kilkadziesiąt koncertów. Tym razem finałowy występ artystów z całego świata na krakowskim Kazimierzu odbył się przy pięknej pogodzie i wyjątkowo dużej frekwencji. Atmosfera była gorąca, a do czerwoności podgrzewał zespół Balkan Beatbox, który serwował rytmy od hip-hopu przez rock po klezmerskie nuty. Muzycy nie mogli zejść ze sceny, bo 16-tysięczna publiczność wywoływała zespół bez końca. Rytmiczne, co wskazywało na tłum, że wszyscy się świetnie bawili, my też. To jest przekrój kultur wszystkich, mołdawskich, izraelskich, arabskich. To jest coś innego niż na co dzień spotykamy się z muzyką typową, dyskotekową, jazzową. Za każdym razem jest to inny festiwal, ale myślę, że cały czas ten poziom jest utrzymywany i najlepszym dowodem tego jest ta publiczność, która niezmiennie co roku wypełnia całą ulicę Szeroką i całe tutaj boczne ulice. Myślę, że ten festiwal w tym roku jest bardzo interesujący z uwagi na to, że ludzie bardzo fajnie się bawią. Jest taka duża spontaniczność. Natomiast w tamtym roku chyba pogoda nam troszeczkę zburzyła atmosferę. W tym roku jest to fantastyczne, fantastyczne. Z przyjemnością jesteśmy tutaj. Generalnie jest na wysokim poziomie zabawa. No i bardzo, bardzo jest kulturalnie i cieszę się, że tu przyszłam. W porządku, to znaczy ten pierwszy zespół bardziej nam się podobał, bo był bardziej w stylu muzyki, której na co dzień słuchamy. To jest już takie trochę bardziej folkowe i... Ale bardziej zbliżone do tej oryginalnej muzyki. No ale generalnie jest okej, ale jak widzisz, już wycofujemy się do domu. A to wasz pierwszy festiwal właśnie tej kultury żydowskiej, czy bywaliście wcześniej? Parę lat temu byliśmy, ale byliśmy na na Okrąglaku na koncercie. No, tak naprawdę to jest mój pierwszy raz. Nie, no ten był lepszy, tak, jeżeli możemy porównać. Tamten, który dwa lata temu byliśmy, a ten, no to tutaj chyba lepiej.